Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej dalszej części rozmowy z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowę prowadzę oczywiście z niezawodnym Karolem Wiałkowskim. Witam wszystkich. Podczas tej wcześniejszej części omawialiśmy to, czym jest pentekostalizacja. No i udało nam się ustalić, że dla pentekostalizacji nieodzowne są, czy właściwie jej istotą są te wszystkie zjawiska nadnaturalne, czy nazywane nadnaturalnymi, które dzieją się podczas nabożeństw zielonoświątkowych. I teraz chcielibyśmy się zastanowić, jakie jest źródło tych zjawisk. No bo właściwie wydaje się, że w świetle chrześcijaństwa no są możliwości trzy. Albo to są zjawiska nie nadnaturalne, a czysto naturalne, oparte na zjawiskach psychologii tłumu, na zjawiskach jakiejś masowej histerii, można by nawet użyć takiego słowa. Ale może to być równie dobrze działanie Ducha Świętego, tak jak twierdzą to ci, którzy są uczestnikami tych nabożeństw. No ale też pozostaje trzecia możliwość, że jest to działanie sił ciemności, że jest to zwiedzenie. Jak ksiądz ocenia te zjawiska? Co jest ich źródłem? Może na początku warto jeszcze raz powtórzyć definicję pentekostalizacji, ponieważ w Polsce musimy powoli nauczyć się właśnie i tego słowa, i rozumienia tego procesu. W związku z tym, jeśli pytamy, czym jest proces pentekostalizacji, inaczej uzielonoświątkowienia, to mówimy najprościej, że jest to globalny proces powstawania nowych kościołów zielonoświątkowych poprzez wychodzenie chrześcijan z ich wcześniejszych wspólnot, bądź też proces, który dotyczy zmiany rozumienia praw wiary i moralności w kościołach już istniejących, gdy chodzi o Kościół katolicki, Kościół episkopalny, baptystów czy metodystów. I rzeczywiście, tak jak przed chwilą Pan powiedział, w tej nowej religijności zielonoświątkowej bardzo ważnym elementem są różnego rodzaju zachowania, zjawiska, można powiedzieć, spektakularne, budzące wiele wątpliwości. Szczególnie ważne są tak zwane odmienne stany świadomości. To znaczy, bardzo często uczestnicy takich właśnie spotkań są wprowadzani w odmienne stany świadomości. Na przykład ludzie tracą świadomość, padają na ziemię. To jest to zjawisko, które w Polsce nazywamy spoczynkiem w duchu, zaśnięciem w duchu, omdleniem, upadkiem, ale także możemy tutaj mówić o możliwości transu, autosugestii czy hipnozy magnetycznej. Rzeczywiście jest tak, jak Pan przed chwilą powiedział. Jeśli występuje zjawisko nowe, dziwne, którego nie rozumiemy, to zawsze trzeba zakładać trzy możliwości. Po pierwsze, jest to działanie naturalne. Po drugie, jest to działanie będące przejawem mocy Pana Boga. I po trzecie, jest to działanie, które jest przejawem mocy złych duchów. Przy zjawiskach dziwnych, niewytłumaczalnych zawsze musimy uwzględniać te trzy możliwości. Jeśli na przykład poddamy analizie spoczynku w duchu, spoczynku w Duchu Świętym, no to oczywiście to budzi naszą wątpliwość, ponieważ no jeśli widzimy osoby, które tracą świadomość całkowicie bądź częściowo i leżą na podłodze czy na posadzce w kościele, no to jest pytanie, dlaczego, po co, czemu to się stało. Zauważmy, że to zjawisko jest dzisiaj masowe, nie tylko w zborach pentekostalnych, ale także dzisiaj w Polsce w bardzo wielu kościołach katolickich, w bardzo wielu wspólnotach, grupach modlitewnych katolickich, w wielu ruchach katolickich, podczas wielu rekolekcji dla dzieci i młodzieży stosuje się właśnie to zjawisko i w konsekwencji stosowania tego zjawiska ludzie młodzi, starsi padają na ziemię i przeżywają zjawisko spoczynku w duchu. No jest pytanie, jak to tłumaczyć. To zjawisko często jest wstrząsające dla tych, którzy się wcześniej z tym nie spotkali.
i jest to zjawisko przedmiotem wielu konfliktów, wielu trudnych dyskusji i w Kościele katolickim, i w innych kościołach chrześcijańskich na świecie. I jeśli właśnie chcemy wyjaśnić, no, skąd to się wzięło i dlaczego ludzie padają na ziemię, no to musimy uwzględnić te trzy możliwości. Czy to jest zjawisko naturalne, czy możemy w jakiś medyczny sposób wytłumaczyć to, że ludzie padają na ziemię, tak czy nie? Czy jest to druga hipoteza, że mamy rzeczywiście do czynienia z darem Ducha Świętego i ludzie padają na ziemię, bo tak chce Pan Bóg? Czy mamy trzecią możliwość, to znaczy, że działają złe duchy i jest jakaś siła demoniczna, która sprawia, że ludzie padają na ziemię? Przecież dobrze wiemy z historii chrześcijaństwa, że czasami szatan potrafi pojawiać się jako anioł światłości. Nie zawsze złotem jest to, co się świeci, i zawsze trzeba także uwzględnić tę trzecią hipotezę, że to, co jest czasami może ukazywane jako działanie duchów dobrych, może być przejawem działania duchów złych. Także to jest, myślę, niezwykle ważne, żeby zawsze pamiętać o tym, że są trzy możliwości tłumaczenia różnych nowych, dziwnych zjawisk, które dzieją się i w życiu religijnym, i w ogóle w świecie. Spróbujmy może właśnie na przykładzie spoczynku w Duchu Świętym pokazać możliwość wyjaśnienia takiego zjawiska, które przypisywane jest działaniu Ducha Świętego, możliwość wyjaśnienia go w kategoriach czysto naturalnych. Czy jest taka możliwość, że spoczynek w Duchu Świętym może być właśnie czysto naturalnym zjawiskiem wyjaśnialnym w kategoriach psychologii, neurologii czy innych nauk? Oczywiście, dlatego najlepiej, mówiąc o tym zjawisku, używać pojęcia upadek. I jeśli mówimy upadek, że ktoś upadł, że ktoś przeżywa zjawisko upadku, to nie oceniamy tego zjawiska w sensie wskazywania przyczyn. Kategoria upadku jest w tym przypadku najbardziej neutralna. I jeśli oczywiście teraz zaczniemy szukać naturalnych wyjaśnień, to można wskazać ich oczywiście bardzo wiele. Uważam, że bardzo często to, co jest właśnie takim upadkiem podczas spotkania religijnego czy modlitewnego, może być formą takiej autosugestii, prawda? To znaczy, jedna osoba widzi, że na przykład inne już upadły, i pragnienie może być tak silne, że mocą takiej autosugestii także konkretna osoba może w taki stan się wprowadzić. Może być oczywiście także możliwość pewnego transu. Natomiast uważam, że najczęściej jest to hipnoza magnetyczna, czyli coś, co jest nazywane od ponad 200 lat mesmeryzmem. Mesmeryzm od nazwiska austriacko-francuskiego lekarza. Jest to technika znana w Europie, która przyszła na nasz kontynent z Azji. Tak to tłumaczył właśnie Mesmer. I Mesmer chciał właśnie wykorzystywać tę technikę wprowadzania jako lekarz swoich pacjentów w stan takiej właśnie hipnozy magnetycznej po to, żeby zwiększyć ich motywację w leczeniu różnych chorób. Otóż Mesmer był przekonany o tym, że jeśli będzie swoich pacjentów właśnie hipnotyzował metodą, którą zapożyczył właśnie z Azji, z różnych wierzeń i religii azjatyckich, to wówczas, gdy ci pacjenci będą w stanie właśnie takiego zahipnotyzowania i utraty świadomości całkowicie bądź częściowo, to będzie mógł ich motywować, przekazując właśnie do ich świadomości czy podświadomości pewne treści, które będą ich motywować do walki z chorobą, do pokonania różnych problemów zdrowotnych. I ponad 200 lat temu we Francji powstała, no, wielka dyskusja, czy takie metody wolno stosować, czy to nie jest szkodliwe, czy to nie oddziałuje negatywnie na
psychikę i po przebadaniu tego zjawiska przez Komisję Królewską zakazano stosowania tych metod. Także ja powiem tak, zauważmy, że tego rodzaju upadki, które dzisiaj widzimy masowo w kościołach, w świątyniach katolickich w Polsce i na świecie, są czymś powszechnym w wielu religiach naturalnych Afryki czy Azji. Jeśli pojedziemy dzisiaj do różnych krajów afrykańskich, no to będziemy przerażeni tym, co różni szamani, kapłani różnych religii, czy też niestety różni duchowni chrześcijańscy różnych sekt czy zborów różnej maści będą czynić z ludźmi w różnych rejonach Afryki. To będą często niezwykle spektakularne zjawiska, od lewitacji po właśnie utratę świadomości, od różnych dziwnych wizji po jakieś dziwne proroctwa. To znaczy będzie dzisiaj w świecie bardzo wiele różnych technik stosowanych w życiu religijnym, które będą miały zupełnie naturalne wytłumaczenie i o tym dzisiaj bardzo wiele mówi, czy to psychologia, czy psychoanaliza, to znaczy wiele zjawisk życia właśnie religijnego, tych nowych, szczególnie gdy chodzi o tak zwane odmienne stany świadomości, możemy wytłumaczyć naukowo, racjonalnie, nie odwołując się do świata nadprzyrodzonego. A czy są z kolei takie zjawiska, które dzieją się podczas spotkań charyzmatycznych, których przy dzisiejszym stanie wiedzy nie jesteśmy w stanie wyjaśnić naturalnie? Słyszymy o takich wydarzeniach jak pojawienie się u kogoś nadludzkiej siły, pojawienie się u kogoś wiedzy o prywatnym życiu innych ludzi, mówieniu obcymi językami, których dana osoba nie znała, o uzdrowieniach i tak dalej. Czy znane są księdzu takie udokumentowane zjawiska i dary, których nie można przy dzisiejszym stanie wiedzy wyjaśnić naukowo i które muszą być efektem działania jakiejś nadnaturalnej mocy? To jest bardzo trudne i ważne pytanie. Z mojego doświadczenia ostatnich kilkunastu, czy może nawet 20, a może nawet prawie 30 lat, gdy chodzi o takie pierwsze dziwne historie, które spotkałem na początku już lat 90. XX wieku. Powiem tak, większość tych zjawisk można wytłumaczyć naukowo, racjonalnie. Na przykład to wypowiadanie wielu różnych sylab czy dźwięków. W znakomitej większości jest naturalną techniką jubilacją i nie jest glosolalią, ponieważ nie są to języki, które dzisiaj ktokolwiek by rozumiał, ani języki, które istniały kiedyś w przeszłości. Oczywiście jest bardzo delikatna kwestia, gdy chodzi o interpretację różnych uzdrowień, ponieważ będą przypadki, w których ktoś poczuł się lepiej i jest to naturalnie wytłumaczalne, bo odezwały się siły naturalne organizmu czy siła autosugestii, ale będą też oczywiście pewne przypadki nadzwyczajnych uzdrowień, które możemy klasyfikować jako uzdrowienia cudowne, ale wówczas jest potrzebna weryfikacja medyczna, jest potrzebna komisja. Dopiero post factum możemy spokojnie orzec po jakimś czasie, jeśli jest trwałe uzdrowienie i niewytłumaczalnie medycznie, wówczas możemy mówić oczywiście o działaniu cudownym. W związku z tym właśnie gdy chodzi o kwestie medyczne, kwestie uzdrowień, to łatwo odróżnić to, co jest uzdrowieniem naturalnym, medycznie wytłumaczalnym, od tego, co rzeczywiście może być działaniem Pana Boga. Natomiast będzie pewna sfera, która, nie ukrywam, budzi moje przerażenie i jest dla mnie ogromną zagadką i uważam, że na dzisiaj nauka nie może z tym się zmierzyć i to przekracza nasze dzisiejsze kompetencje naukowe. Podam takie przykłady spektakularne. Pierwszy to jest rozlanie się po świecie Toronto Blessing, czyli błogosławieństwa z Toronto, czyli no dziwne zjawisko, które polega na tym, że podczas spotkań modlitewnych ludzie zamieniają się w zwierzęta, w krowy, w konie, w kury, w zające, nie wiem, w króliki i wydobywają z siebie
głosy tych właśnie zwierząt, ptaków, bądź są wprowadzani ci ludzie w ramach Toronto Blessing w historyczny śmiech, towarzyszą im drgawki, krzyki. No, to jest coś, co budzi absolutne przerażenie. Na kanale YouTube są setki takich właśnie filmów z takich spotkań. Dla mnie czymś całkowicie niepojętym, niewytłumaczalnym naukowo jest fakt, że te zjawiska rozlały się w tajemniczy sposób po całej naszej planecie. To znaczy mamy do czynienia z jakimiś niewidzialnymi energiami, fluidami, które w niepojęty, w niewytłumaczalny naukowo sposób rozlały się po całym świecie. Dla mnie jest to zagadka. Jeśli nie znajdziemy naukowego wytłumaczenia dla tego procesu, to ja będę zmuszony stwierdzić, że jest to ewidentne działanie sił demonicznych, czy złych duchów, czy jeszcze jakichś innych sił kosmicznych. Doprawdy nie wiem. Na dzisiaj uczciwie powiem, nie znajduję wytłumaczenia dla tego zjawiska. To jest po pierwsze. Po drugie, czasami gdzieś czytam różne opowieści dotyczące właśnie świadectw tych nadzwyczajnych sił czy mocy, że no, ktoś powiedzmy wzrokiem potrafi wyginać jakieś stalowe pręty, albo że ktoś ma przekonanie, że mocą Boga czy Ducha Świętego czyta w myślach innych ludzi, albo że odczytuje świadomość innych ludzi, albo że wzrokiem odczytuje umysł innych ludzi, albo że ktoś dostaje, nie wiem, SMS-y, prawda, od szatana, albo że ktoś właśnie rozmawia z istotami pozaziemskimi. No, dla mnie naukowo te kwestie są niewytłumaczalne, jestem bezradny wobec tych zjawisk. I jestem głęboko przekonany, że tak zwariowanych historii no, nie chciałby Bóg, w którego ja osobiście wierzę. Pozostają mi dwie hipotezy, to znaczy, że jeśli naturalnie nie znajdziemy wytłumaczenia, to raczej jest prawdopodobieństwo działania jakichś dziwnych sił, nie wiem, kosmicznych, szatańskich. Powtarzam, to jest ciągle zagadka do wytłumaczenia. Może warto w tym miejscu przytoczyć kilka cytatów z Nowego Testamentu, które świadczą o tym, że jest to realna możliwość, że mamy do czynienia z działaniem jakichś złych mocy, czy jakiegoś złego ducha. Na przykład Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 mówi: powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Paweł Apostoł w drugim liście do Tesaloniczan w rozdziale 2 pisze: ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Może jeszcze drugi list do Tymoteusza, rozdział 4. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. I 1 Tymoteusza, rozdział 4, w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Czyli widzimy, że Nowy Testament w wielu miejscach ostrzega, że te zjawiska dziwne, spektakularne mogą mieć swoje źródło właśnie w działaniu szatana, w działaniu demonów. Nie możemy, jeśli do księdza dobrze rozumiem, nie możemy wykluczyć takiej możliwości. Tak? Ja wzmocnię jeszcze moje stanowisko. Otóż po kilkunastu latach badań naukowych procesu pentekostalizacji i po prawie 30 latach
osobistych doświadczeń z różnymi zjawiskami, grupami modlitewnymi, gdy chodzi o w Polsce ruch oazowy, gdy chodzi o różne grupy odnowy w Duchu Świętym, gdy chodzi o setki, dziesiątki rozmów w różnych krajach świata, które przeprowadziłem z różnymi osobami na temat właśnie rozumienia tych zjawisk, ich występowania w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej. Muszę powiedzieć tak, osobiście oddalam od siebie tę hipotezę, że w wielu środowiskach działają złe duchy, powodując te zjawiska nadnaturalne, ale jeśli tę możliwość oddalam, to nie pozostaje mi żadne inne wytłumaczenie. Czyli bardzo często jestem wręcz zmuszony do tego, żeby taką możliwość przyjąć. Ona jest straszna, ona mnie osobiście przeraża, ale powiem rzecz bardzo osobistą. Otóż zauważmy, że jeśli czytamy Nowy Testament, to znajdziemy, szczególnie w niektórych listach Pawła, bardzo mądre, piękne słowa dotyczące owoców Ducha Świętego. To znaczy, apostoł Paweł bardzo prosto opisuje, jak żyją ludzie, w których życiu są owoce Ducha Świętego. Że ci ludzie są łagodni, uprzejmi, życzliwi, że te właśnie wspólnoty chrześcijańskie, w których jest Duch Święty, są pełne miłości, zrozumienia, akceptacji. Jeśli ja natomiast obserwuję w Polsce i na świecie wiele różnych grup, w szerokim sensie zielonoświątkowych czy katolickich, ale zarażonych właśnie tą nową religijnością, to niestety bardzo często po iluś latach funkcjonowania tych grup nie ma pokoju, ale jest wojna. Nie ma zrozumienia, ale jest nienawiść. Nie ma często łagodności, ale jest histeria. W związku z tym no, to jest pytanie, dlaczego te owoce nie są tymi owocami, o których mówił apostoł Paweł. Prostym potwierdzeniem tego, o czym mówię, jest, ja używam takiego mocnego wyrażenia, hybrydowa wojna religijna.